Dzień dobry. Dawno nie było cyklu w drodze, więc dzisiaj króciutko, jako nowy okularnik, to znaczy nie tak, żebym nie nosiła wcześniej okularów. Zdejmuję je już, słuchajcie, bo to są okulary do bliżej. Chciałam się pochwalić, chociaż nie ma się czym chwalić. Pani optometrystka powiedziała, że dawno nie widziała tak zmęczonych oczu. No rzeczywiście ja też ledwo widzę, a wady wzroku, jak się okazuje, nie mam. Ale nie będziemy dzisiaj o oczach rozmawiać. Patrzcie, widzicie moją tylną szybę, to oznacza, że nie jestem obładowana jak zwykle po dach, ale to też dlatego, że mój samochód już sporo przeszedł, a tak się składa, że od lutego nie jeździł do Ukrainy z tego względu, że ja byłam jednym z kierowców zawożących nasze samochody z rzutka.pl Batalion Donbas i wracałam albo pociągiem, albo innym transportem, za to bagażnik mam mocno obciążony. Co wiozę? Wiozę reduktor do Discovery Gorgona, jakie zawoziliśmy do 95. Brygady. Wiozę turbinę do Drakona, wiozę uszczelki do silnika Discovery Julia, który został ostatnio zawieziony przez Rafała i Etiopa, ale nie wrzucili tych uszczelek, więc szybciutko je nową pocztą dosyłam. Wiozę 200 sztuk ogrzewaczy chemicznych, w zasadzie 100 par do butów i 100 ogrzewaczy takich do ciała. Podobno fajnie się też chłopakom sprawdzają, to już jest ten sezon. Wiozę apteczki, wiozę turnikety, wiozę koce termiczne. Boże, więcej grzechów nie pamiętam. Słuchajcie, wszystko wam wypisywałam, przepraszam, na mediach społecznościowych. Tak jak wspomniałam, większe podsumowanie, jak już dojadę, jak wszystko już dowiozę i roześlę, i będę czekała na naszą rekordową kolumnę zrzutkowych samochodów. Jedzie ich 8 albo 9. Nie wiem jeszcze, co Rafałowi i Etiopowi przyjdzie do głowy. No jeżeli się to wszystko uda logistycznie, to powiem wam, będzie to niesamowite wydarzenie. Ja się już strasznie stresuję, boli mnie brzuch. On mnie chyba boli, dlatego że jadę w kierunku granicy. Zawsze mnie wtedy boli brzuch. Będziemy po kolei te auta odstawiać. Część samochodów jedzie na Donbas i tam pojedzie największa część naszej ekipy. Nie na Donbas, a do Sum. Konkretnie nawet do miasta Sumy, nie do obwodu sumskiego, jedzie nasza karetka Mercedes Sprinter Karpaty, która pojedzie do zbombardowanego szpitala w Sumach, też będzie tam jakaś część wyposażenia. Wszystko wam szczegółowo opowiem, żeby nic się nie zgubiło, żebyście doskonale wiedzieli, co i jak. A w drodze, słuchajcie, w drodze to tak, powiem wam, pada deszcz, jest brzydko, to już nie jest ta piękna, złota polska jesień, którą jeszcze kilka dni temu oglądaliśmy. No ale cóż, to jest jednak koniec października, więc nie ma się co oszukiwać, taki czas. A skoro przy końcu października jesteśmy, wspominałam wam kiedyś, że Ukraińcy liczą pory roku kwartałami, czyli jesień to jest od początku września poprzez październik do końca listopada, jak grudzień to już jest jako zima liczona od początku grudnia. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę no, teraz ta wersja się zmieniła, ale cały czas mówione było, że do połowy jesieni, czyli z ukraińskiego punktu widzenia do połowy października miała się pojawić, albo przynajmniej projekt nowej ustawy o demobilizacji. Jak się domyślacie, nic się nie pojawiło. Nie zapowiada się na to, by się pojawiło. Teraz Rada Najwyższa gdzieś wspomina, że może do końca roku, ale ja im absolutnie nie wierzę. Rozmawialiśmy na kanale Martinka i kapitana Lisowskiego. Rozmawialiśmy o tym, że ta mobilizacja no, nie idzie. A jak nie idzie, no to nic nie idzie. No jeżeli sytuację na odcinku między innymi Pokrowskim generał Syrski był w stanie omówić w ciągu 5 minut, no to ja nie mam pytań, czego się w ogóle spodziewać po ustawie o demobilizacji, jeśli ona w ogóle się pojawi. Mobilizacja Ukrainy też nie idzie. Ja nie wiem, co się dzieje z ukraińskim dowództwem. Coraz więcej wychodzi na jaw skandali, które są spowodowane działalnością dowództwa. No, to, o czym ostatnio mówimy, czyli Hernik i 210 batalion, zdaje się 120 brygady, który po prostu wychodzi z pozycji absolutnie 110,
próbuję go zastraszać. Niby jest pod 110, ale od tej 110 nie dostaję wsparcia. Wcześniej mamy sytuację w 186 batalionie 123 brygady TRO z Mikołajowa, która po prostu nie wykonuje zadań w Ugłedarze, ponieważ jest jakby porzucona bez wsparcia. Miała przykrywać, przypomnę, wyjście 72 z Ugłedaru. Wcześniej 103 brygada, o której mówię Wam najwięcej, bo z nią od 2 lat prawie już pracuję. I sytuacja, gdzie 62 batalion po prostu w programie Janiny Sokołowej mówi jasno, zostaliśmy porzuceni, nie było niczego, nie było wody, nie było jedzenia, nie było wsparcia artylerii, po prostu nie było absolutnie niczego, jakby to słynny Kononowicz kiedyś w Polsce powiedział. I to są naprawdę sytuacje bardzo niepokojące. To są te 3 przykłady, które przytoczyłam, no to są sytuacje, które znamy, które krążą gdzieś w opinii publicznej, bo zostały nagłośnione, czy to przez rodziny, czy to przez samych żołnierzy. A ile jeszcze jest takich sytuacji, o których nie wiemy? Ja jestem przekonana, że bardzo dużo i będzie ich coraz więcej, podobnie jak coraz więcej będzie SZC. Bo po pierwsze, ci młodzi z łapanek nie będą wojownikami, bo z niewolnika nie zrobisz pracownika. Poza tym, jeżeli nie dostają nic i nie mają przeszkolenia. Ja tutaj wiem, że takie pudło koło mnie dla chłopaków, którzy no, nie uciekli z tej armii, chcą, będą walczyć, bo zostali zmobilizowani, nie uchylali się od niczego, tak? Przyszedł ich czas, no ale oni zostali bez niczego, to znaczy armia nic nie gwarantuje, nawet tak podstawowych rzeczy jak, nie wiem, buty czy apteczki. I to jest ze strony, jakby z jednej strony, ze strony mobilizowanych. Druga rzecz to są ci, którzy mieli być niedługo demobilizowani, którzy mieli dostać taką możliwość, a po prostu im ją zabrano i chłopaki mówią, że czują się gorzej niż w więzieniu, no bo w więzieniu jak dostają wyrok 3 lat, to oni wiedzą, że idą do tego więzienia i po tych 3 latach z tego więzienia wychodzą, prawda? Bo taki jest wyrok sądu. Tutaj, kiedy zgłaszali się do armii, no, znali zasady wejścia i wyjścia z tej armii, czyli tę możliwość służby przez 3 lata. No najpierw te 3 lata trzeba jeszcze, moi drodzy, przeżyć, a to jest dosyć trudne na niektórych odcinkach frontu. No i okazało się, że tę możliwość im zabrano, więc jest gorzej niż w więzieniu. Jeśli chodzi o front, na froncie też jest źle. W zasadzie wszystko idzie źle, jeśli chodzi o sytuację Ukrainy. Bo na każdym odcinku frontu słyszymy, że są problemy, a to z dowodzeniem, a to z komunikacją, a to z subordynacją, a to z dostawami broni czy amunicji i tak dalej, i tak dalej. Z dowództwem jakby chyba też nie wszystko jest w porządku, bo ja mam wrażenie, że absolutna przepaść dzieli bankową, dowództwo sztabu generalnego i to coraz niższe dowództwo, czyli na poziomie brygad, na poziomie batalionów, wreszcie na poziomie roty, czyli kompanii. No jeżeli coś się z tym nie zadzieje na plus, to ja się obawiam, że to naprawdę po prostu zacznie się sypać, a front będzie trzeszczał w posadach. A na koniec tego krótkiego w drodze powiem Wam, że słuchałam wywiadu z Bogdana Rymanowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Z racji oczywistej, czyli powyborczej sytuacji w Gruzji, to był jeden z głównych tematów. Pomijam już politykę krajową, bo o niej nie chcę w ogóle mówić. Natomiast padło pytanie, czy pan prezydent Duda i pan prezydent Zełenski nadal są przyjaciółmi. Odpowiedź miała być tak czy nie, no ale padła dłuższa odpowiedź, tak, jesteśmy przyjaciółmi. No, chciałabym w to bardzo wierzyć, panie prezydencie Andrzeju Dudo, ale mam wrażenie, że ta przyjaźń też trzeszczy w posadach i nie ma się co dziwić, bo podejście Ukrainy do Polski no, od 22 roku jednak się zmieniło. Natomiast ja jeszcze raz apeluję do Was, nie oceniajmy tego przez pryzmat polityków. Zostawmy politykę politykom, niech oni się w tym swoim bałaganie ustawiają sami jak zwykle, a my zwyczajnie, jak to powiedzieć, róbmy swoje. Starajmy się po prostu zwykłym Ukraińcom pomóc tę wojnę przeżyć. Zbliża się kolejna ciężka zima. Ona będzie ciężka na froncie, ale będzie też bardzo ciężka dla cywilów. A o tym wszystkim będę Wam cały czas na bieżąco mówić na moim YouTube'owym kanale dzięki moim patronom z Patronite.
będą zapiski z Niedonieckiego Kwadratu podcast, będą wywiady z Niedonieckiego Kwadratu, czyli moje ulubione wideo z gośćmi. Myślę, że niebawem jeden reportaż przynajmniej na pewno będę mogła zrealizować. No i w miarę możliwości będę pisała te moje ulubione zapiski z Niedonieckiego Kwadratu w mediach społecznościowych, jak to robię od lipca 2022 roku, bo wtedy zapiski się pojawiły. No to co, jedziemy dalej. Wy się trzymajcie ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia, do napisania.